Gdy zastanawiamy się nad przeszłością, to widzimy, że przeszłość to nie tylko miniony czas, ale również pokolenia, które kiedyś żyły przed nami, zarówno na obecnym obszarze kraju, jak i na ziemiach wchodzących w skład województwa smoleńskiego, siewierskiego, czernichowskiego, bracławskiego czy kamienieckiego. Dawne to były czasy, bo ziemie te po zaborach nigdy już do Polski nie wróciły. Ale przecież i tam żyli Polacy, i tam przez wieki była Rzeczpospolita. Dziś człowieka ciekawi, co to byli za ludzie, jak mówili po polsku, jakie nosili stroje, jakie mieli obyczaje, a nawet jaką urodę. Żyli, a może jeszcze żyją? Pamiętam, jak w roku 1995 wybraliśmy się na taki mini kongres do Gródka Podolskiego. Przyjechał po nas rektor seminarium, ksiądz Marian Wrona, bo wiadomo, po tamtych terenach bezpiecznie jeździć samochodem na miejscowych numerach. Grupa była nieliczna, ale jaka? Na jej czele stał świętej pamięci już ojciec profesor Mieczysław Krąpiec, a towarzyszyła nam siostra profesor Zofia Zdybicka. Ojciec profesor pochodził z tamtych terenów, bo urodził się w Berezowicy Małej, koło Zbaraża. Do gimnazjum uczęszczał w Tarnopolu. To był jego świat z Łoczów, Lwów, Podchorce, Krzemieniec, Bar, Okopy Świętej Trójcy, Chocim, Kamieniec Podolski. Świat, jakiego przeciętny Polak, współczesny, z Polski, już nie zna, a który od tylu wieków tętnił, ba wręcz kipiał polskością. Bo polskość najmocniej krystalizowała się w zderzeniu z innymi cywilizacjami, które napierały na nas z różnych stron, by nas podbić, połknąć, staranować. Polskość, która dawała wyraz swej odrębności w cudownej architekturze kościołów, klasztorów, pałaców, dworów i dworków. Taki wyjazd na wschód to było nie tylko zetknięcie się z przeszłością, która jak dzieciństwo nigdy nie wróci, ale również zderzenie z barbarzyńską cywilizacją, która celowo realizowała proces niszczenia wszystkiego, co polskie i łacińskie. Gdy dojeżdżaliśmy do Złoczowa, to widok niszczejących dachów i murów pereł architektury odebrał nam chęć zatrzymania się i zwiedzania miasta. Więc jechaliśmy dalej, dalej i dalej, minęliśmy Lwów i znowu dalej, aż dotarliśmy do niewielkiej rzeczki, która łagodnie wiła się na rozległej łące. To była rzeka Zbrucz. Tu przebiegała granica międzywojennej Polski. Granica, która odcinała od Rzeczypospolitej tak polskie wówczas miasta, jak właśnie Gródek i Kamieniec. Zatrzymaliśmy się, wysiedliśmy z samochodu. Tu była Polska, oddzielona tak małą rzeczką. Choć tylko dla ojca Krąpca było to żywe wspomnienie, to przecież wzruszenie musiało udzielić się i nam. Tu była Polska, tak daleko od obecnej granicy. A co powiedzieć o Polsce, która sięgała jeszcze dalej na wschód, gdy nawet to miejsce wydaje się być tak odległe? Seminarium w Gródku zbudowane zostało na cmentarzu, bo tylko na taką lokalizację pozwoliły miejskie władze. I dziwna rzecz, ten cmentarz był jakby nie z tego świata. Na każdym nagrobku, który ocalał, polskie nazwisko. Setki polskich nazwisk, groby wśród starych drzew, mnóstwo śpiących dniem na gałęziach słów, seminarium, w którym słychać polski i łacinę, czas się zatrzymał, a wyobraźnia przeniosła myśli w przeszłość. Zostały po nas groby, ale w przyszłości będzie kultura. I tak będzie zawsze. Naszą misją jest nieść kulturę łacińską, polską, nie pod przymusem, lecz dla tych, którzy jej pragną. Na wykłady do katolickiego seminarium przemykała młodzież prawosławna, sama z siebie. Chciała się czegoś dowiedzieć, bo u Polaków wysoka kultura. Jedziemy dalej, by stanąć najpierw tam, gdzie Zbrucz wpada do Dniestru, bo tam przed wojną zbiegały się granice trzech państw – Polski, Związku Sowieckiego i Rumunii. Po drugiej stronie Dniestru twierdza Chocim i okopy Trójcy Świętej. Słychać szum pędzącej wody, a wyobraźnia podsuwa widok walczących armii.
i znowu cisza. Tylko wiatr zawiewa ponad potężnymi murami. W niedzielę jedziemy na mszę świętą do Kamieńca Podolskiego. Już widać katedrę. Ponad dachem góruje minaret, który wystawili Turcy po zdobyciu miasta. Ale gdy Polacy miasto odzyskali, to na minarecie ustawili figurę Matki Boskiej. Wnętrze kościoła jest przepiękne, bogato zdobione, obrazy, rzeźby. Cóż za paradoks. Wszystko to ocalało tylko dlatego, że komuniści przerobili kościół na muzeum ateizmu, a nie na stajnię czy magazyn nawozów sztucznych, jak to mieli we zwyczaju. Kościół wygląda więc imponująco. Akurat przed sumą była procesja, a potem rozpoczęła się msza, którą koncelebrował ojciec Krąpiec. On też wygłosił kazanie z tej samej ambony, z której przed wiekami rycerstwo polskie słuchało mowy pogrzebowej księdza Kamińskiego. Ksiądz Kamiński grzmiał, jak zaznacza Sienkiewicz, w proroczym uniesieniu: kościoły, o Panie, zmienią na meczety i Koran śpiewać będą tam, gdzieśmy dotychczas Ewangelię głosili. Więc podczas mszy i podczas kazania wszystko się zlewało, stapiało w jedność. Przeszłość była na wyciągnięcie ręki. Tu spoczywa Wołodyjowski, tam stoi Zagłoba, tu mdleje Basia, a wokół lud polski, który mowy polskiej nie zapomniał, modli się po polsku i śpiewa po polsku, choć to miasto od czasów rozbiorów nigdy do Polski nie wróciło. Jakże cenna musi być ta mowa, jeśli potrafiła przetrwać setki lat poza ojczyzną. Czasem czujemy się bezsilni wobec przeszłości, która przeminęła, ale czasem dzięki ludziom potrafi być tak blisko, że stajemy się jej cząstką. Ona nas wypełnia i sprawia, że oddychamy szeroko, coraz szerzej, a wreszcie ogarniamy dzieje i ziemię, ludy i kulturę, i wtedy dopiero rozumiemy, jak bezcenna może być narodowość, którą tworzy ta niewidzialna więź pokoleń. Ojciec profesor Krąpiec odszedł od nas prawie przed 2 laty, a przecież w swych dziełach pozostawił nam Polskę w jej najpiękniejszej postaci, sięgającą czasów Mieszka i cudownych Kresów. Tę Polskę przekazujmy dalej, następnym pokoleniom, bo to jest nasz skarb bezcenny. Szczęść Boże!